Ksiądz Dariusz Oko, lawendowa mafia, zamiast zakończenia. List biskupa doktora Morlino do wiernych w sprawie obecnego kryzysu wykorzystywania seksualnego w kościele. 18 sierpnia 2018 Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, diecezji Madison. Ostatnie tygodnie przyniosły wiele skandali usprawiedliwionego gniewu oraz wezwanie do odpowiedzi i działania skierowane przez wielu wiernych katolików tutaj, w USA i za granicą do hierarchów kościoła w sprawie grzechów seksualnych popełnianych przez biskupów, kapłanów, a nawet kardynałów. Jeszcze większy gniew słusznie skierowany jest w stronę tych, którzy wyrażali przyzwolenie na nieujawnianie niektórych z tych poważnych grzechów. Ze swojej strony i wiem, i że nie jestem sam. Jestem zmęczony. Jestem zmęczony tym, że tak wielu doznało ran, poważnych ran. Mam dość zaciemniania prawdy. Jestem zmęczony grzechem. I jako ten, który próbował, pomimo moich wielu niedoskonałości, poświęcić swoje życie Chrystusowi, Jego Kościołowi. Mam dość regularnego naruszania świętych obowiązków przez tych, którym Pan powierzył ogromną odpowiedzialność za opiekę nad jego ludem. Historie ujawniane i przedstawiane z makabrycznymi szczegółami w odniesieniu do niektórych kapłanów, osób duchownych, nawet na najwyższych stanowiskach, wywołują oburzenie. Już choćby jedna z tych historii wystarczy, by odczuć cały ogrom zła. Ale to moje poczucie szybko schodzi na plan dalszy, kiedy uprzytamniam sobie, że wiele osób przeżywało takie historie od lat. Dla nich to nie jest historia, ale rzeczywistość. Zwracam się do nich i powtarzam: Przepraszam za to, co wy cierpieliście i za to, że nadal cierpicie w waszych umysłach i sercach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, błagam Cię, byś otworzył się, nawet jeśli to bardzo trudne, szukał pomocy i rozpoczął proces uzdrowienia. Ponadto, jeśli zostałeś zraniony przez księdza naszej diecezji, zachęcam Cię, byś wystąpił, złożył raport organom ścigania i koordynatorowi pomocy ofiarom, abyśmy mogli zacząć od Ciebie, jako indywidualnej osoby, naprawiać zło. W możliwie największym stopniu. W tych historiach nie ma nic, co by było w porządku. Działania te, popełnione przez więcej niż kilka osób, można zaklasyfikować jedynie jako zło zło, które wołał sprawiedliwość i grzech, który musi być usunięty z naszego kościoła. W obliczu historii deprawacji wewnątrz kościoła, Miałem pokusę poddania się rozpaczy. Dlaczego? Rzeczywistość grzechu, nawet grzechu w Kościele, nie jest niczym nowym. Jesteśmy Kościołem złożonym z grzeszników, ale jesteśmy grzesznikami powołanymi do świętości. Więc co jest nowością? Nowością jest akceptacja grzechu przez niektóre osoby w Kościele oraz ich i innych wysiłki. By ukryć grzech. Dopóki nie potraktujemy poważnie naszego wezwania do świętości, my, jako instytucja i jako jednostki, będziemy nadal cierpieć zapłatę za grzech. Zbyt długo pomniejszaliśmy rzeczywistość grzechu, nie nazywaliśmy grzechu grzechem i usprawiedliwialiśmy grzech w imię błędnego pojmowania miłosierdzia. Starając się być otwarci na świat, zbyt chętnie porzucaliśmy drogę, prawdę i życie. Aby uniknąć sprawienia komuś przykrości, zadowalaliśmy siebie i innych uprzejmościami oraz ludzkim pocieszaniem. Dlaczego to robimy? Czy jest to żadliwe pragnienie okazywania błędnie pojmowanej dusz pasterskiej troski? Czy ukrywaliśmy prawdę ze strachu? Czy boimy się, że nie będziemy zaakceptowani przez ludzi? A może boimy się, że będziemy nazywani hipokrytami, ponieważ nie dążymy niestrudzenie do świętości w naszym życiu? Być może takie są powody, ale może jest to bardziej skomplikowane. A wreszcie, wymówki nie mają znaczenia. Musimy skończyć z grzechem. Należy go wykorzenić i uznać na nowo za niedopuszczalne. Kochać grzeszników? Tak. Zaakceptować prawdziwą pokutę? Tak. Ale nie mów, że grzech jest w porządku. I nie udawajmy, że poważne naruszenia urzędu i zaufania nie przynoszą poważnych i trwałych konsekwencji. Dla Kościoła kryzys, przed którym stoimy, nie ogranicza się do sprawy MacCarica, raportu wielkiej ławy przysięgłych w Pelsylwanii, ani do czegokolwiek innego. Co jeszcze może się pojawić? Głębszym kryzysem, którym należy się zająć, jest przyzwolenie na grzech w poszczególnych osobach na każdym poziomie kościoła. Istnieje pewien poziom komfortu grzechu, który przeniknął nasze nauczanie, posługę kaznodziejską, podejmowanie decyzji i nasz sposób życia. Jeśli wolno mi tak powiedzieć, Kościół potrzebuje teraz większej nienawiści. Jak wspomniałem wcześniej, święty Tomasz Zakwinu powiedział, że nienawiść do niegodziwości należy do cnoty miłości. Jak mówi księga przysłów: Moje usta będą rozmyślać o prawdzie, moje usta będą nienawidzić niegodziwości. Przysłów ósmy rozdział, siódmy werset. Aktem miłości jest nienawiść do grzechu i wzywanie innych do odwrócenia się od grzechu. Nie może już być żadnego miejsca czy schronienia dla grzechu, ani w naszym życiu, ani w życiu naszych wspólnot, aby być schronieniem. Dla grzeszników, którym powinniśmy być, Kościół musi być miejscem, w którym grzesznicy mogą się pojednać. Mówię tu o każdym grzechu, ale dla jasności, w konkretnych sytuacjach mówimy o dewiacyjnych czynach seksualnych, prawie wyłącznie homoseksualnych, ze strony duchownych. Mówimy również o propozycjach homoseksualnych. I nadużyciach wobec seminarzystów i młodych kapłanów przez postawionych wysoko w hierarchii kapłanów, biskupów i kardynałów. Mówimy o czynach i działaniach, których dopuszczają się niektórzy, a które nie tylko naruszają złożone święte obietnice i które, krótko mówiąc, są świętokradztwem, ale także naruszają naturalne prawo moralne dla wszystkich. Nazwanie tego czymkolwiek innym. Byłoby kłamstwem i zignorowaniem problemu w jeszcze większym stopniu. Podjęto wiele starań, by odróżnić akty należące do kategorii akceptowanych obecnie kulturowo czynów homoseksualnych, od uznawanych przez społeczeństwo za godne potępienia aktów pedofilii. Do niedawna problemy Kościoła były postrzegane wyłącznie jako problemy związane z pedofilią, pomimo wyraźnych dowodów przeciwko takim oskarżeniom. Nadszedł czas, aby powiedzieć szczerze, że istnieją oba problemy i są jeszcze inne. Wpadnięcie w pułapkę pomniejszania problemów w zależności od tego, co społeczeństwo może uznać za akceptowalne lub niedopuszczalne, jest ignorowaniem faktu, że Kościół nigdy nie uważał tu niczego za akceptowalne, ani wykorzystywania dzieci, ani jakiegokolwiek używania swojej seksualności do działań poza małżeństwem, ani grzechu sodomii, ani wchodzenia duchownych w intymne relacje seksualne, ani nadużycia i przymuszania ze strony osób posiadających władzę. W tym ostatnim względzie należy w sposób szczególny wspomnieć o najbardziej znanym i drastycznym przypadku i zarzutach wobec byłego księdza kardynała Teodora Makarika, o których często mówiono, a obecnie stały się one publicznie znane, z powodu grzechów natury seksualnej, napaści seksualnej i nadużywania władzy. Dobrze udokumentowane szczegóły tej sprawy są haniebne i wyjątkowo skandaliczne, tak jak i w przypadku ukrywania wszelkich przerażających działań innych przywódców kościoła, które oparte są o solidne dowody. Podczas gdy niedawne, wiarygodne oskarżenia o seksualne wykorzystywanie dzieci przez arcybiskupa Makkarika ujawniły całą masę problemów, od dawna ignorowano kwestię nadużywania jego władzy w celu zaspokojenia homoseksualnego. Czas przyznać, że w hierarchii Kościoła katolickiego istnieje homoseksualna subkultura, która dokonuje wielkiej dewastacji w winnicy pana. Nauczanie kościoła mówi jasno, że skłonność homoseksualna nie jest sama w sobie grzeszna, ale jest wewnętrznie nieuporządkowana i sprawia, że każdy człowiek, który jest nią trwale dotknięty, nie nadaje się do roli kapłana. A decyzja by działać zgodnie z tą nieuporządkowaną skłonnością jest grzechem tak poważnym, że woła o pomstę do nieba. Szczególnie gdy wiąże się z wykorzystywaniem osób młodych lub bezbronnych. Tego rodzaju niegodziwość należy nienawidzić doskonałą nienawiścią. Miłość chrześcijańska wymaga, abyśmy nienawidzili niegodziwość tak, jak kochamy dobroć. Ale nienawidząc grzechu, nigdy nie możemy nienawidzić grzesznika, który jest wezwany do nawrócenia, pokuty. I odnowionej relacji z Chrystusem, Jego Kościołem, poprzez nieskończone Boże miłosierdzie. Jednocześnie jednak, miłość i miłosierdzie, do których jesteśmy powołani, nawet wobec najgorszych grzeszników, nie wyklucza pociągnięcia ich do odpowiedzialności za ich czyny poprzez karę proporcjonalną do wagi przewinienia. W rzeczywistości, sprawiedliwa kara jest ważnym dziełem miłości i miłosierdzia. Ponieważ, chociaż służy przede wszystkim jako kara za popełnione przewinienie, daje także winnym możliwość okazania zadośćuczynienia za grzech w tym życiu, jeśli dobrowolnie zaakceptują karę, oszczędzając im w ten sposób gorszej kary w przyszłym życiu. Motywowany zatem miłością i troską o duszę, opowiadam się za tymi, którzy wzywają do wymierzenia sprawiedliwości winnym. Grzechy i zbrodnie Makarika. Oraz zbyt wielu innych w kościele budzą podejrzenie i nieufność wobec wielu dobrych i cnotliwych kapłanów, biskupów i kardynałów, a także podejrzenia i nieufność wobec wielu wielkich i poważnych seminariów oraz tylu świętych i wiernych seminarzystów. Rezultat pierwszego braku zaufania szkodzi Kościołowi i bardzo dobrej pracy, którą wykonujemy w imieniu Chrystusa, powoduje że inni grzeszą w swoich myślach, słowach i czynach, co jest samą definicją skandalu. A druga nieufność szkodzi przyszłości kościoła, ponieważ w grę wchodzą nasi przyszli kapłani. Powiedziałem, że w świetle tego wszystkiego byłem poddawany pokusie rozpaczy. Jednak, pokusa ta, dzięki Bogu, szybko minęła, bez względu na to, jak wielki jest problem. Wiemy, że jesteśmy powołani, aby iść naprzód w wierze, polegać na Bożych obietnicach i ciężko pracować, aby uczynić wszystko, co możemy w granicach naszych możliwości wpływu. Niedawno miałem okazję rozmawiać bezpośrednio z naszymi seminarzystami o tych bardzo palących sprawach oraz zacząłem i będę nadal rozmawiać z kapłanami diecezji, a także z wiernymi osobiście i poprzez swój cotygodniowy felieton i homilię. Wyjaśniając wszystko tak jasno, jak tylko potrafię z mojej perspektywy, a teraz przedstawiam moje przemyślenia członkom mojej diecezji. Po pierwsze, musimy nadal opierać się na dobrej pracy, którą wykonaliśmy w zakresie ochrony młodzieży i osób podatnych na zagrożenia w naszej diecezji. To jest praca, w której nigdy nie możemy stracić czujności ani ustawać w naszych wysiłkach na rzecz poprawy. Musimy kontynuować naszą pracę edukacyjną dla wszystkich i trzymać się skutecznych polityk, które zostały wdrożone, wymagających egzaminów psychologicznych dla wszystkich kandydatów do posługi kapłańskiej, a także kompleksowych kontroli przeszłości wobec wszystkich osób pracujących z dziećmi oraz osobami bezbronnymi. Ponownie apeluję, tak jak konsekwentnie robiliśmy to wcześniej, jeśli posiadasz wiedzę o jakimkolwiek przestępczym wykorzystywaniu dzieci przez kogoś w kościele, skontaktuj się z organami ścigania. Jeśli potrzebujesz pomocy w skontaktowaniu się z organami ścigania, skontaktuj się z naszym koordynatorem pomocy ofiarom, który pomoże Ci w najwłaściwszy sposób odnieść się do zaistniałej sytuacji. Jeśli jesteś dorosłą ofiarą wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Nadal zachęcamy cię do skontaktowania się z organami ścigania w pierwszej kolejności, ale nawet jeśli nie chcesz, prosimy, skontaktuj się z nami. Do naszych seminarzystów: jeśli ktoś złożył ci seksualną propozycję, byłeś wykorzystany lub zastraszany, bez względu na to przez kogo, lub jeśli jesteś bezpośrednio świadkiem niedopuszczalnego zachowania seksualnego, zgłoś to do mnie i do rektora seminarium. Zajmę się tym szybko i energicznie. Nie będę tego tolerował w mojej diecezji ani w żadnym innym miejscu, do którego kieruję ludzi w celu formacji. Ufam, że seminaria, które wybieram w sposób bardzo staranny, aby pomóc naszym młodym ludziom, nie zignorują tego rodzaju skandalicznego zachowania i będą nadal je weryfikować. Do naszych kapłanów najprościej. Żyjcie zgodnie z obietnicami złożonymi w Dniu Święceń. Jesteście powołani, by służyć ludowi Chrystusa, poczynając od codziennej modlitwy, liturgii godzin. To ma was trzymać bardzo blisko Boga. Ponadto obiecaliście, że będziecie posłuszni i lojalni wobec swojego biskupa. W posłuszeństwie starajcie się przeżywać swoje kapłaństwo jako święci kapłani ciężko pracujący kapłani oraz czyści, szczęśliwi kapłani, do czego wzywa Was sam Chrystus. A co za tym idzie? Żyjcie w czystości i w celibacie, abyście mogli całkowicie oddać swoje życie Chrystusowi, Kościołowi i ludziom do służby, którym Chrystus Was powołał. Bóg da Wam potrzebne łaski. Proście Go o pomoc, której potrzebujecie codziennie i przez cały dzień. A jeśli... Doświadczacie nieuczciwej propozycji, jesteście wykorzystywani lub zastraszeni, bez względu na to przez kogo, lub jeśli bezpośrednio jesteście świadkami niedopuszczalnego zachowania seksualnego, zgłoście to do mnie. Nie będę tego tolerował ani w mojej diecezji, ani w naszych seminariach. Do wiernych diecezji. Jeśli jesteś ofiarą jakiegokolwiek rodzaju wykorzystania przez kapłana, Biskupa, kardynała lub innego pracownika kościoła zgłoś to. Sprawa będzie rozwiązana szybko i sprawiedliwie. Jeśli bezpośrednio byłeś świadkiem seksualnego lub innego rodzaju nadużycia, również o tym powiadom. Takie działania są grzeszne i skandaliczne, i nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek użył swojej pozycji lub władzy do wykorzystywania innej osoby. Podkreślam jeszcze raz. Poza ranieniem osób indywidualnych, działania te ranią samo ciało Chrystusa, Jego Kościół. Ponadto łączę się z tymi, którzy wzywają do prawdziwej i trwałej reformy w Episkopacie, Kapłaństwie, naszych parafiach, szkołach, uniwersytetach i seminariach, aby wykorzenić i pociągnąć do odpowiedzialności każdego sprawcę lub współsprawcę seksualnego przestępstwa. Czynią odpowiedzialnymi kapłanów diecezji za życie w czystości i celibacie w służbie Wam i Waszym parafianom, a niestosowanie się do tej odpowiedzialności będzie odpowiednio potraktowane. Podobnie będę wymagał, aby każdy seminarzysta w naszej diecezji żył w czystości i celibacie w ramach formacji przygotowującej do kapłaństwa. Niestosowanie się do tego wymagania będzie wiązać się z pozbawieniem wsparcia przez diecezję. Będę nadal wymagał, z pomocą osób i środków materialnych, aby wszystkie seminaria, do których wysyłamy mężczyzn na studia, czuwały, aby seminarzyści byli chronieni przed seksualnymi drapieżcami i zapewniały atmosferę sprzyjającą całościowej formacji świętych kapłanów na obraz Chrystusa. Proszę wszystkich wiernych diecezji o pomoc w naszym byciu odpowiedzialnymi wobec władz cywilnych, wiernych i przed Bogiem Wszechmogącym, nie tylko w celu ochrony dzieci i młodzieży, przed seksualnymi drapieżcami w kościele, ale także naszych seminarzystów, studentów oraz wszystkich wiernych. Obiecuję postawić każdą ofiarę i jej cierpienie ponad osobistą i zawodową reputację kapłana lub innego pracownika Kościoła winnego nadużycia. Proszę wszystkich czytających ten list o modlitwę. Módlcie się gorliwie za Kościół i wszystkich w nim posługujących. Módlcie się za naszych seminarzystów i módlcie się za siebie i za swoje rodzinę. Wszyscy musimy codziennie pracować nad własną osobistą świętością i być odpowiedzialni w pierwszym rzędzie, a następnie wymagać odpowiedzialności od naszych braci i sióstr. Wreszcie proszę Was wszystkich, abyście przyłączyli się do mnie i do całego duchowieństwa diecezji Madison w publicznych i prywatnych aktach zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy deprawacji seksualnej popełnione przez członków duchowieństwa i episkopatu. W piątek, 14 września, w święto podwyższenia Krzyża Świętego na wzgórzach świętego imienia będę odprawiał mszę świętą za zadośćuczynienia i proszę wszystkich kapłanów, aby także odprawili ją w swoich parafiach. Ponadto proszę wszystkich kapłanów, Osoby duchowne i pracowników diecezji, aby przyłączyli się do mnie w nadchodzących jesiennych dniach Embera 19, 21 i 22 września, czyli w dniach postoj i abstynencji, jako zadość uczynienia za grzechy i deprawację, której dopuścili się członkowie duchowieństwa i episkopatu, oraz zapraszam wszystkich wiernych do uczynienia tego samego. Niektóre grzechy, tak jak niektóre demony, można usunąć tylko przez modlitwę i post. List ten oraz wszystkie oświadczenia i obietnice nie mają być wyczerpującą listą tego, co możemy i powinniśmy czynić w Kościele, aby zacząć leczyć i powstrzymywać tę głęboką chorobę w Kościele, ale raczej kolejnymi krokami, które, jak wierzę, możemy uczynić lokalnie. Bardziej niż cokolwiek innego, my, jako Kościół, musimy przestać akceptować grzech i zło. Musimy wyrzucić grzech z własnego życia i dążyć do świętości. Musimy przestać milczeć w obliczu grzechu i zła w naszych rodzinach i wspólnotach. Musimy wymagać od naszych kapłanów, włączając do mnie, aby każdego dnia dążyli do świętości. Musimy to robić zawsze z pełnym miłości i szacunkiem wobec poszczególnych osób, ale z wyraźnym zrozumieniem, że prawdziwa miłość nigdy nie może istnieć bez prawdy. Panuje obecnie wielki Uzasadniony gniew wielu świętych i wiernych świeckich oraz duchownych w całym kraju, wzywający do prawdziwej reformy i wyczyszczenia domu z tego rodzaju zepsucia. Jestem z nimi. Nie wiem jeszcze, jak będzie się to odbywać w kraju czy za granicą, ale wiem, podkreślam raz jeszcze i składam obietnicę diecezji Madison. Jeśli chodzi o mnie i moją rodzinę diecezjalną, Będziemy służyć panu. Oddany w panu biskup Madison Robert Morlino, ksiądz Dariusz Oko, lawendowa mafia. Zamiast zakończenia, koniec książki.